takim plastrem trochę na ten lęk jest właśnie budowanie społeczności. I to, że tutaj tak jesteście licznie, to jest bardzo właśnie fajne, że możemy budować taką społeczność wspierającą się w tym. I po prostu społeczność, której zależy, mam nadzieję. Więc zapraszam do wysłuchania wykładu naszego gościa, pani doktor habilitowanej Ewy Wińczyk. Bardzo serdecznie dziękuję pani Paulino, dziękuję za zaproszenie i za organizację. Jest mi strasznie miło, że tyle tutaj państwa widzę, ciekawych osób, niektórych już chyba trzeci raz, że też nie macie dosyć, naprawdę krępujące to jest, bo ta tematyka jest taka przygnębiająca. No ale postaram się, jeżeli zdążę, kilka takich nut akcentu pozytywnych, optymistycznych na koniec dla państwa przygotować. Najważniejsze jest to, żeby nie mówić za długo. Planuję mówić około 40 minut. Pani Paulina mi pokaże, jak już powinnam... Będę miała kończyć, dlatego że film trwa ponad godzinę, chyba godzinę i 40 minut. Także no nie chcemy, żebyście tutaj państwo byli przemęczeni za bardzo. Ja proszę państwa, może krótko się przedstawię. Ja zajmuję się filozofią współczesną, jestem też socjolożką. Do tematu zmiany klimatycznej i planetarnego kryzysu środowiskowego trafiłam od strony kontrowersji wokół zmiany klimatycznej, dlatego że w studiach nad nauką i technologią, którymi się zajmuję, my badamy kontrowersje. Ja myślałam, że jest coś takiego jak kontrowersja wokół zmiany klimatycznej, a bardzo szybko się okazało, że mamy do czynienia z kampanią dezinformacyjną sponsorowaną na szeroką skalę przez przemysł paliwowy. Badacze z mojego nurtu pokazali mechanizmy dezinformowania opinii publicznej na temat tego poważnego zagrożenia, z jakim mamy do czynienia. Jestem też socjolożką i ten rys socjologiczny znajduje się w mojej książce. Jeden z rozdziałów właśnie o tych kampaniach dezinformacyjnych ma taki charakter, dlatego że ja tam analizuję również mechanizmy instytucjonalne, lobbying, wpływu na media, które były odpowiedzialne za kampanie dezinformacyjne. Cieszę się bardzo, że jest to egzemplarze mojej książki. Bardzo to miłe, że organizatorzy zapewnili do niej dostęp. Ona wyszła w czerwcu 2018 roku. Ja będę mówiła dzisiaj o antropocenie, o tym filmie, który państwo zaraz zobaczą, no i o swojej książce. I teraz ja oczywiście nie prowadzę badań empirycznych, a książka analizuje retorykę. Retorykę namysłu nad tym, co dzieje się ze środowiskiem w XXI wieku. Prawie cała moja literatura to jest literatura po roku 2007 mniej więcej. Więc pokazuję państwu, jakimi kategoriami, metaforami i pojęciami dzisiaj mówi się o zagrożeniach, przed którymi stoimy. To nie jest tylko zmiana klimatyczna. W tej chwili mamy potężne problemy, jeżeli chodzi o system planetarny. Mamy problem utraty bioróżnorodności, wielkiego szóstego wymierania gatunków. Mamy problem utraty żyznych gleb, zakwaszania oceanów. Zbiorczo o tym chyba można powiedzieć, że to jest po prostu planetarny, potężny kryzys środowiskowy, przed jakim stoimy. Proszę państwa, ta debata na temat antropocenu uznaje się symbolicznie, że jej początek to rok 2000, wtedy dwójka no, niesamowitych przyrodoznawców, naprawdę nie byle kto, Stermer, badacz atmosfery i Paul Crutzen zaproponowali, żeby naszą współczesną epokę geologiczną nazwać epoką człowieka. Paul Crutzen, laureat Nagrody Nobla z dziedziny chemii atmosfery, no bez wielkiej przesady można powiedzieć, że gdyby nie badania Crutzena, ludzkość na czas nie poradziłaby sobie z problemem dziury ozonowej. Bardzo wiele mu zawdzięczamy. I ci dwaj badacze, a potem za nimi inni, proponują, żeby przestać mówić o epoce holocenu. Żyjemy w epoce człowieka, epoce antropocenu. Dlaczego? Dlatego, że człowiek jako siła, jako rozumiany jako homo sapiens, jako gatunek, stał się siłą o znaczeniu geologicznym. No i modyfikuje równocześnie zbyt wiele parametrów Ziemi, żebyśmy mogli liczyć na stabilność. Nie byłoby tej debaty o antropocenie, którą analizuję w swojej książce,
gdyby nie wysiłek setek badaczy powołanych przez ONZ, przez różne instytucje, które my mamy. Po prostu ludzkość chce wiedzieć, w jakim położeniu jesteśmy, więc badamy tak zwane granice planetarne, planetary boundaries. Co to są granice planetarne? Są to takie parametry, których zachowanie warunkuje utrzymanie życia epoki holocenu. A my od tego życia epoki holocenu nieredukowalnie zależymy. No bo to w holocenie rozwinął się Homo sapiens, w holocenie dokonaliśmy podboju kontynentów, rozwoju cywilizacji i tak dalej. I teraz stawką w grze są te stabilne uwarunkowania holocenu. I mamy tutaj, Państwo widzicie, możecie sprawdzić, każdy może przeczytać te raporty. One ukazują się regularnie od lat 80. XX wieku. Mamy w tej chwili zdiagnozowane przekroczenie 4 granic planetarnych, tych 4 ostatnich, ale 4 i 5 nie jesteśmy w stanie metodologicznie określić. No i poza tym one wszystkie są ze sobą sprzężone. To nie jest tak, że możemy mieć totalny problem z utratą żyznych gleb i to nie odbije się na innych parametrach. Musimy tutaj myśleć o tym wszystkim w kategoriach sprzężeń zwrotnych, nieredukowalnych powiązań i współzależności. No i teraz nie byłoby debaty o antropocenie, o tym, że człowiek stał się taką siłą planetarną o znaczeniu geologicznym, gdyby nie te doniesienia. One rzeczywiście poruszyły serca wielu naukowców. No i tak się stało, że mamy coś wyjątkowego. Proszę Państwa, nie było tak bardzo interdyscyplinarnej dyskusji jak dotąd w historii nauki. Mamy tam stratygrafów, klimatologów, badaczy zrównoważonego rozwoju, ale socjologów, politologów, filozofów, artystów, antropologów, tak? Ludzi, którzy zajmują się różnymi segmentami kultury, dlatego że problem jest zatrważający, porażający swoją złożonością i paraliżujący troszeczkę, ale też sama debata jest bardzo fascynująca. Ja tego slajdu używam, bo on bardzo dobrze oddziałał na moją wyobraźnię. Pokazuje nam holocen, to jest, proszę Państwa, tutaj mamy holocen, czyli to jest ten okres, kiedy rozwinęliśmy to, co nazywamy cywilizacją i musimy uświadomić sobie, że tutaj dyskusja o środowisku dzisiaj w XXI wieku to jest zupełnie inna rozmowa niż dyskusja o ochronie środowiska w XX wieku, gdzie mówiliśmy o utracie lokalnych ekosystemów, jakichś gatunków. Tutaj mówimy o poważnym ryzyku wytrącenia ze stanu równowagi uwarunkowań, od których zależymy. Dla mnie debata na temat antropocenu poraża też i na pewno wielu autorów tak bardzo mocno zachęca do wzięcia w niej udziału, ponieważ to jest debata o pewnych proporcjach, o przekraczaniu jakiegoś dobrego smaku, bym powiedziała. Dobrze ten slajd tutaj pierwszy to oddaje. W XXI wieku widzimy, że skala, zakres, matematyczne proporcje są tutaj problematyczne, jeżeli chodzi o to, co robimy a propos destrukcji systemów planetarnych, hydrosfery, biosfery, atmosfery. Pewnie stąd też takie moje uczucie zdegustowania, które mi towarzyszy, jak czytam, analizuję te dane statystyczne. Myślę, że wiele osób to podziela. Nie jest to do wiary, to jakby przekracza kryteria dobrego smaku, wydawałoby się, może mieć ta dyskusja i ten problem, wymiar również estetyczny. Dlatego tak bardzo artystów on interesuje i inspiruje. No i teraz ja w książce bronię takiej tezy i w swoich artykułach, że mamy niesamowity potencjał tej dyskusji. To nie jest tylko moja teza. Jest to dyskusja, która już zunifikowała ludzi, którzy... trudno jest się komunikować ze sobą, nawet klimatologom i geologom, bo to są różne słowniki, prawda? A my potrzebujemy w ramach takiego wielkiego pędu wszystkie ręce na pokład, potrzebujemy wypracowania wspólnej płaszczyzny i platformy porozumienia, bo wyzwanie jest przed nami ogromne. Kiedy czytałam ludzi już od 20 prawie lat, tych, których cenię, socjologów, ekonomistów, filozofów, największych, współczesnych, oni wszyscy pisali o tym, że piszą o tym, że zmiana klimatyczna jest największym wyzwaniem ludzkości. Dlatego, że stawić czoła takiemu problemowi wymaga ogromnej solidarności, której nie mamy. Bardzo nam o nią trudno. Będzie to niesłychanie kosztochłonne i naprawdę musimy zmienić bardzo wiele. Ta dyskusja ma taki duży bagaż też emocjonalny. Jest dramatyczna.
nie jest już tak optymistyczna jak rozmowa o równoważeniu rozwoju w XX wieku. Kiedy mieliśmy nadzieję, że to wszystko, dalszy wzrost będzie możliwy, jeżeli tylko trochę się skorygujemy. Bardzo mocno mamy tutaj podkreślony taki akcent, że żyjemy w punkcie bez odwrotu. Dużo jest też nadziei. Unikatowość tej debaty polega na tym, że bardzo wiele osób pokłada w niej nadzieję. Jeżeli ona na czas nie przekona decydentów, polityków, ludzi, którzy tworzą nasz świat i definiują ten świat, to nic już nam przecież nie pomoże, tak? Więc macie Państwo niesłychaną, inspirującą, unikatową dyskusję. Mówi się o zwrocie w stronę antropocenu. Macie w tej chwili 3 czasopisma naukowe poświęcone tylko i wyłącznie tematyce antropocenu o bardzo dużym wpływie, jeżeli chodzi o cytowalność na wiele dziedzin. No, w Google w tej chwili ponad 4 miliony wyskakuje stron z hasłem The Anthropocene. No tutaj zdjęcie z Janta z naszych okolic, z Państwa okolic z zeszłego roku, żeby pokazać, że nie mówimy tutaj o kwestiach, które nas nie dotyczą. I niesamowity cytat Zygmunta Baumana z książki Retrotopia. Moim zdaniem bardzo trafnie Bauman to napisał. Ja chciałam Państwu gorąco polecić, jeżeli kogoś przytłacza i paraliżuje zestaw danych, który dzisiaj usłyszycie, chciałam Wam gorąco polecić książkę Rebeki Solnit, Nadzieja w mroku, gdzie Rebeka Solnit pisze, że nasze przyszłe pokolenia, już nawet następne pokolenie będzie mogło nas w ten sposób ocenić, że byliśmy generacją, która przestawiała porcelanę na półkach, kiedy płonął nasz dom. Myślę, że jest to bardzo trafna metafora i coś podobnego chce tutaj wyrazić Bauman. Wspaniała instalacja, którą Państwo tutaj widzicie na tym slajdzie, pokazująca problem denializmu, wyparcia, chowania głowy w piasek. Ja w książce pokazuję, że epoka człowieka jest epoką marazmu. Marazm jest to taki stan organizmu, kiedy organizm nie ma zdolności poznawczych, żeby rozpoznać swoje położenie i przez to nie działa, nie ma zdolności działania. Moja teza jest taka, że XXI wiek jak dotąd okazał się epoką marazmu. Nie słuchamy naukowców, najważniejsi decydenci w za małym stopniu przyjmują ten głos naukowców, no i tkwimy w marazmie. I całą książkę przenika taka męka i udręka szukania odpowiedzi na pytanie o podstawy tego marazmu. Psychologowie mówią o podstawach ewolucyjnych. Ja nie chcę w to wierzyć, bo to by oznaczało, że po prostu tak musi być. Jesteśmy skazani na jakiś rodzaj planetarnego ekobójstwa. Nie jesteśmy w stanie się zmienić. Gdyby tak było, to byśmy tych wiele osiągnięć cywilizacyjnych, które mamy na koncie, nie zyskali. Takich jak na przykład prawa kobiet i to, że ja mogę do Państwa mówić i mogę pracować jako profesor uczelni bez ruchu feministycznego, nie byłoby to możliwe. Udało się obalić monarchie absolutne ludziom w wiele gorszym położeniu materialnym niż my teraz jesteśmy. Możliwe, że uda się nam rozmontować kapitalizm paliw kopalnych. Inne podstawy marazmu, na które się natykamy, analizując tę tematykę, to są podstawy poznawcze, że po prostu problem jest zbyt złożony. Ja tutaj się zgadzam. Stawienie czoła temu problemowi, na pewno jeden badacz nie jest w stanie odpowiedzieć na szereg pytań, które się tutaj pojawiają. Wymaga kolektywnego wysiłku, intensywnego wysiłku i naprawdę przebudowywania kawałków naszego świata społecznego po kolei. Musimy zmienić to, jak wygląda nasz transport, nasze żywienie, jak wyglądają nasze rozrywki. One nie mogą być tak wysokoemisyjne jak w tej chwili. Ogrom wyzwań paraliżuje. Być może problemem, jakby przyczyną marazmu jest rzeczywiście złożoność tego problemu, zmiany klimatycznej i planetarnego kryzysu środowiskowego. Oczywiście dla mnie jako socjolożki kluczowe są instytucjonalne podstawy uwarunkowania marazmu, uwarunkowania geopolityczne, wielkie interesy ogromnych korporacji, potęga sektora paliwowego. No jeżeli, proszę Państwa, weźmiecie pod uwagę to, że ExxonMobil ocenia się, że jest korporacją większą niż 188 krajów, to wyobraźcie Państwo sobie, z jaką sprawczością tutaj mamy do czynienia. Wiemy też, że jest ogromny problem z tym, żeby zmienił się świat zachodni, bo to my musimy się zmienić w krajach rozwiniętych. Nasz pęd do konsumpcji wydaje się nieprzekraczalny, to paraliżuje naszą wyobraźnię.
Ja, proszę Państwa, bym chciała kilka motywów z debaty o antropocenie Państwu przybliżyć, które będziecie mogli nałożyć sobie potem na film, który zaraz zobaczycie. Pewnie wiele więcej nie zdążę i będzie pewnie czas na kilka pytań. Gdzie jest pani Paulina? Jest. Pilnuje mi czasu. I jeszcze jesteśmy nagrywani, więc nie mogę połowy żartów powiedzieć, tak? O nie. Okay. Utrata przyszłości. Jeden z takich motywów, który bardzo mocno mnie interesuje jako filozofkę, rzeczywiście w refleksji przyrodoznawców i refleksji humanistów na temat wyjątkowości XXI wieku i czasów, w których żyjemy, wynika, że nigdy wcześniej tak realnie nie staliśmy przed możliwością utracenia przyszłości. Co by to miało znaczyć? Wydaje się to absurdalne. Nie można stracić przyszłości, tak? Ona jest nam zagwarantowana. A jednak w tym dokumencie, który tutaj Państwo widzicie, też historycznie bardzo ciekawy dokument, bo w historii nauki nigdy wcześniej tak wielu badaczy, ponad 15 tysięcy naukowców i naukowczyń podpisało jeden artykuł, mówiąc, ostrzegając ludzkość. Naukowcy są niesłychanie sfrustrowani, klimatolodzy, którzy nie wiedzą już, jak komunikować powagę tych zagrożeń. Zarzucają sobie, że brak im może właściwych środków wyrazu i sami powinni się zmienić. Tutaj publikują ostrzeżenie naukowców świata do ludzkości, gdzie mówią wprost, że narażamy nasz fang przyszłość i wkrótce będzie już za późno. Nie odnieśliśmy żadnych większych sukcesów, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, poza zażegnaniem problemu dziury ozonowej, to jest naprawdę niewiele. Dramatycznie wzrosły natomiast skalę, proporcje i zakres naszych problemów. No i teraz, co to znaczy, że tracimy przyszłość? Co najmniej trzy są moim zdaniem takie podstawowe sensy tej tezy o utracie przyszłości. Jeden bardzo brutalny. Rzeczywiście odbieramy bezwzględnie przyszłość innym gatunkom, tak? Żyjemy w epoce, w najbliższych dekadach ma wyginąć milion gatunków, nic z tym nie robimy. Szacuje się, że do końca tego stulecia wymrze ponad 50% wszystkich gatunków flory i fauny. Mamy wielkie szóste wymieranie. Takie wymieranie spowodowane działalnością Homo sapiens, zmianą klimatyczną, polowaniami, utratą habitatów, tym, że też jest nas tak dużo po prostu i tyle miejsca zajmujemy. Więc my w brutalny sposób każdego dnia żegnamy poszczególne gatunki i owady. W Polsce zagrożonym wyginięciem gatunkiem jest jeż, świerk. Mamy ogromne problemy, jeżeli chodzi o politykę leśną. Powinniśmy zupełnie inne drzewa sadzić w tej chwili z uwagi na to, że żyjemy w świecie przemieszczonych stref klimatycznych. Żyrafa jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Więc to nie jest żadna metafora filozoficzna, tylko dosłowna teza, tak? Odbieramy przyszłość innym gatunkom, ekosystemom. W drugim znaczeniu ono jest nieco inne. Odbieramy przyszłość samym sobie. Jest bardziej takie antropogeniczne, antropocentryczne. Tu macie Państwo kampanię WWF-u już nieaktualną, bo to nieprawda, że tylko jeden stopień dzieli nas od katastrofy. W tej chwili mamy ocieplenie o 1 stopień Celsjusza. Ostatni raport IPCC mówi, że możemy sobie pozwolić jeszcze na pół stopnia ocieplenia, więc tylko pół stopnia dzieli nas od katastrofy. IPCC, czyli Międzyrządowy Panel do Spraw Zmiany Klimatycznej, podaje, że w najbliższych dekadach będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją. Więc znowu, nie mówimy tutaj o zagrożeniach, gdzie perspektywą byłyby stulecia, tylko o zagrożeniach, gdzie perspektywą są dekady, których młodsze pokolenie na pewno doczeka. Na pewno doczekają tego nasze dzieci i wnuki. A to ty jesteś zagrożonym gatunkiem. Wcześniej mogliśmy tam wrzucić wilka, koalę albo pandę, prawda, inne gatunki. A w tej chwili ta teza o utracie przyszłości dotyczy nas samych. Jak ją tutaj rozumieć? Profesor Kevin Anderson jest autorem tego cytatu na dole, który mówi o tym, że po prostu chodzi o to, że utracimy zorganizowany ład społeczny, który dotąd znaliśmy. Mało prawdopodobne jest wedle politologów, że aberracje pogodowe, które będą związane ze zmianą klimatyczną, wzmocnią nasze tendencje do solidarnej współpracy. Raczej powinniśmy gotować się na epokę chaosu, tak, i konfliktów. Ogromne problemy z dostępem do wody, problem uchodźców klimatycznych. Oczywiście te zmiany najpierw dotkną rejony najuboższe, kraje rozwijające się.
ale nikt nie będzie mógł powiedzieć bezpiecznie, że może mieć dzieci i wnuki, przed którymi stoi jasna przyszłość, na planecie, którą będą nękały takie problemy. Więc mamy drugą tezę o utracie, drugie rozumienie tezy o utracie przyszłości. I proszę Państwa, trzecia z takich tez. Na pewno zauważyliście, że ja powrzucałam na niektóre slajdy zdjęcia ze strajków klimatycznych. To jest z kwietnia, z Warszawy, z Torunia niektóre zdjęcia. Dlatego, że muszę Państwu powiedzieć, że ja mało kiedy czytam coś pozytywnego i takiego naprawdę napawającego optymizmem i entuzjazmem. A bycie na takim strajku no, dało mi taką chwilową ulgę. Podobnie jak lektura encykliki Laudato Si i lektura paryskiego porozumienia klimatycznego. Niewiele jest takich tekstów i takich momentów, jak ktoś się zajmuje stanem środowiska w XXI wieku i marazmem. Nie? To możecie Państwo sobie wyobrazić. Ale wrzuciłam na slajd tych młodych ludzi, na slajdy, bo ja uważam, że z tego, co oni piszą na swoich transparentach, wynika, że dużo lepiej rozumieją sedno tej sytuacji, są bardziej racjonalni niż ci, którzy wmawiają im, że powinni wrócić do szkoły i mają więcej oleju w głowie niż ci, którzy stworzyli takie kampanie reklamowe, jak ta kampania firmy McDonald's, gdzie firma, która utożsamiana jest tym symbolicznie z konsumpcją czerwonego mięsa, a my wiemy, że czerwone mięso generuje kilkanaście co najmniej procent emisji gazów cieplarnianych świata i naukowcy nas proszą, żebyśmy przestali je konsumować albo poważnie je opodatkowali. Taka firma oferuje Polakom lepszą stronę zimy, naszym dzieciom możliwość korzystania ze śniegu, gdy tak naprawdę żyjemy w epoce nieodwracalnych strat. Jedną z takich nieodwracalnych strat w Polsce jest utrata pół roku i możliwości cieszenia się tym, co kiedyś nazywano zimą. No i dowiaduję się od moich studentów, że w Gdańsku macie też swoją własną wersję tej imprezy. Reklamy telewizyjne, które firma warszawska stworzyła dla firmy McDonald's. I tak ma właśnie wyglądać zima, lepsza strona zimy. Dlaczego to świadczy o utracie wyobraźni? Ponieważ moim zdaniem coś jest nie tak z nami, klientami i konsumentami, że to przyjmujemy i że takie reklamy mają miejsce i takie rzeczy dzieją się w waszym mieście w Lublinie. Nie łączymy jakby ze sobą faktów, a cynizm korporacji, które przedstawiają się jako zrównoważone, nie zna granic. McDonald's przedstawia się jako firma, która oferuje zrównoważoną podróż do hamburgera, tak? Proszę Państwa, na filmie, który zobaczycie, wiodącym motywem jest hipersprawczość. Supermoc, potęga gatunku Homo sapiens. Zobaczycie to w wielu odsłonach. I też w tej debacie ten wątek dominuje. No proszę Państwa, kiedy mówimy o tym, tak jak w tym raporcie z 2016 roku, że w 2050 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb, to naprawdę my mówimy już o czymś innym niż dotąd mówili nam ludzie, którzy chcieli chronić środowisko. To naprawdę jest inna skala destrukcji, inne proporcje. Hipersprawczość ma wymiar planetarny. Zamieniamy ryby w oceanach na plastik, na skalę globalną. Czytam w jednym z artykułów z 2016 roku też o tym, że pokrywa lodowa Grenlandii już w tej chwili roztopiła się do tego stopnia, że zmienił się ciężar tej pokrywy i odchyliła się nieco o ziemi. Więc macie Państwo ten wymiar nawet kosmiczny, ponadplanetarny. Jakże hipersprawczy jesteśmy i potężni. Zobaczcie Państwo, jak wiele osiągnęliśmy. Osiągnęliśmy w cudzysłowie, trzeba by dać. Więc dyskusja o antropocenie i ten film to jest rozmowa o tym, jak potężny stał się człowiek, jak potężny jest nasz wpływ. Tymczasem paradoks naszych czasów i paradoks debaty o antropocenie polega na tym, że to nie wszyscy są sprawczy. Większość z nas jest bezradna. Właśnie jesteśmy bezradni, nie wiemy, co mamy robić. Próbujemy jakoś naokoło przez decyzje konsumenckie poczuć się lepiej. Próbujemy chować głowę w piasek i nie słyszeć, ignorować te fakty. Bezradni są ludzie, którzy są ofiarami w tej chwili aberracji pogodowych, zmiany klimatycznej, uchodźcy klimatyczni. Większość z nas jest bezradna, a nie supersprawcza.
Dlatego komentatorzy mówią, dyskusja o planetarnym kryzysie środowiskowym w XXI wieku to jest dyskusja o słabości gatunku ludzkiego, a nie o naszej potędze. Albo o tym, że zarazem to i to nas definiuje w XXI wieku. Macie, proszę Państwa, kolejny motyw tutaj, też taki szokujący, który zupełnie inaczej nam ustawia dyskusję o ochronie środowiska, bo my nawet jeszcze nie zabraliśmy się na poważnie za ochronę środowiska w sytuacji, kiedy środowiska już nie ma. Mówi się o tym, że żyjemy w czasach postśrodowiskowych, postprzyrody, nie ma już natury. Nie ma dzikiej natury w takim sensie, że ona stała się marginalnym elementem naszego doświadczenia. Tu macie dane już przestarzałe z 2011 roku dotyczące masy kręgowców lądowych, które w zasadzie, jeżeli chodzi o dzikie zwierzęta, możemy to zaniedbać. Dominują zwierzęta hodowane przez nas w ramach przemysłu, no i my sami. No i nasz bocian, który tak symbolizuje to, co polskie w tej reklamówce. Ten motyw utraty przyrody, utraty natury odbija się w różnych dyskusjach na temat tego, czym jest w takim razie ta działalność prośrodowiskowa dzisiaj. Czy my mamy tworzyć parki tematyczne, restaurować przyrodę, fantazję snuć na ten temat, jak ona powinna wyglądać. Na pewno nie ma już powrotu do takiej ochrony dzikiej przyrody, która jest nieskażona ręką ludzką. Nie w epoce antropocenu. No i proszę Państwa, ten motyw, który bardzo samą mnie zaskoczył, bo w pewnym momencie pisząc tę książkę postanowiłam wyjąć szereg pojęć łączących różne narracje do takiego słownika i książka kończy się słownikiem antropocenu, byłam zdziwiona, jak wiele kategorii obraca się tak naprawdę wokół jednego problemu fascynującego filozoficznie, problemu nieodwracalności, nieodwracalnych strat. A dlatego się mówi, że XXI wiek to jest epoka bez precedensu. Zobaczcie Państwo tutaj te pojęcia, że przekraczamy punkty krytyczne, przełomowe, że można mówić o efekcie zapadki, efekcie zwrotu planetarnego, metamorfozy świata, sprzężeń zwrotnych. Szereg kategorii, które jak gdyby oscylują ku jednemu problemowi. I też dziewczyna z Warszawy z niesamowitym postulatem. Zobaczcie Państwo tutaj, mówimy o nieodwracalności, nieodwracalnych stratach, a co jest rozczarowujące od strony politycznej, mówimy tylko o zarządzaniu tą nieodwracalną stratą lub adaptacji do niej. Nie ma nic ambitniejszego przez utratę wyobraźni, przez to, że hołdujemy, godzimy się na świat, w którym McDonald's nam oferuje lepszą stronę zimy. Nie możemy wyobrazić sobie nic większego, nic ponad to. Dla filozofów problem nieodwracalności wiąże się z tym, że każdego dnia zawęża nam się paleta opcji. Odbieramy te opcje naszym wnukom i dzieciom, chociaż jesteśmy tak super sprawczy i mogło to by wyglądać inaczej. Mamy wszelkie zasoby, żeby to wszystko poustawiać zupełnie inaczej. To jest wykonalne, ludzie z różnych dziedzin o tym piszą i pokazują, jak to zrobić. Etycznie wydaje się, że brak nawet kategorii etycznych do opisu tego, bo co innego jest nawet zagrażać jakiemuś gatunkowi, takiemu jak wilk, a co innego wiedzieć na 100%, bo w zasadzie to wynika z raportów IPCC w tej chwili, że mamy zagwarantowaną utratę wszystkich raf koralowych na Ziemi. I ten świat bez raf koralowych, po nieodwracalnych stratach, będzie czymś, do czego będą musiały, z czym będą musiały pogodzić się przyszłe pokolenia. Czy mamy kategorie etyczne, żeby ująć de facto taką sytuację, że my literalnie podcinamy gałąź, na której wszyscy siedzimy, tak? Stoimy w obliczu problemu utraty przyszłości. Powinno to być inaczej. Wielu filozofów podkreśla, że im większa sprawczość, im większą masz moc, tym większa twoja odpowiedzialność. Ona powinna rosnąć razem ze sprawczością, a tutaj jak na razie się to nie stało, dlatego że koszty zostały wyrzucone poza system i stają się dla nas niewidoczne. No i teraz obiecałam ten parę minut optymizmu na zakończenie, a nawet żartów ze strony dzieci, bo oczywiście mowa jest o tym, że powinniśmy ukrywać przed państwem, naukowcy powinni chyba ukrywać przed państwem skalę i powagę problemu, bo jeśli tego nie robią, no to znaczy, że rozpowszechniają ideologię ekologizmu, co jest bardzo szkodliwe
gdyż to, co robię w tej chwili, wywołuje u państwa depresję klimatyczną i jestem odpowiedzialna za długie leczenie. A dlatego od razu gorąco antidotum polecam. A w świetle badań psychologicznych najlepszym lekarstwem na ewentualną depresję klimatyczną jest od razu wziąć się do działania. To może być małe działanie, można pozbierać śmieci, można zrobić coś naprawdę małego, ale działanie jest jedyną gwarancją tego, że nie zatopimy się w takim oceanie paraliżu i beznadziejności. No i teraz mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy dzieje się, jeżeli chodzi o te problemy. Ja dla państwa też do dyskusji, tych slajdów mam sporo, przygotowałam dwa takie slajdy z zestawem różnych rzeczy, których my potrzebujemy. Państwo część z nich zna. Profesor Szymon Malinowski z portalu Nauka o Klimacie. Gorąco państwu polecam. Jeżeli chcecie być na bieżąco, śledźcie strony, w których od razu naukowcy polscy rozprawiają się z bzdurami, które słyszymy na temat konieczności ochrony środowiska. Gorąco polecam portal Nauka o Klimacie, Ziemia na rozdrożu, Earth Strike, Młodzieżowe Strajki Klimatyczne, Instytut Społecznej Odpowiedzialności. No mnóstwo tego jest, co na pewno my możemy być dobrze poinformowani. No i profesor Szymon Malinowski, rzeczywiście on jest fizykiem, ale dla niego to jest bardzo proste i nie widzi takich uwarunkowań jak uwarunkowania ekonomiczne, socjologiczne, psychologiczne, kulturowe. No po prostu dekarbonizacja miarą wszystkich rzeczy. No ludzie, no przecież to jest proste. Idziemy i robimy, tak? Nad czym tu się wiele zastanawiać. I nie obchodzi go to, że ktoś mówi, że to się nie uda, tak? To się nie opłaca, tak? No bo jakby konkluzją byłoby to, że nie opłaca nam się nie wymrzeć. Z tym zostajemy. Tak jak Bauman napisał, prawda? Albo złączymy te ręce solidarnie, albo podzielimy wspólny grób. Mnóstwo tutaj różnego rodzaju akcji. W tej chwili ja gorąco polecam, możecie państwo sobie popatrzeć. Oczywiście znacie strajki klimatyczne. Nikt nie jest tak mały, by nic nie znaczyć. Ogromne konsekwencje działań, pozwy przeciwko rządom. Na tym slajdzie you will be next, ty będziesz następny, prawda? Na obrazie ktoś próbował ująć też tę sytuację. Sięganie po obywatelskie nieposłuszeństwo, znowu młodzież ze swoją pasją. Ludzkość jako zagrożona wymarciem. To zdjęcie z Torunia, zostaw coś w spadku swoim wnukom. Akcje różnego rodzaju tutaj, ta akcja Coca-Cola to chyba twoje, zainteresuj się tym ileś, oczywiście w kontekście też zysków, jak te opakowania wyglądają. A bardzo ciekawa akcja dywestycji, czyli kompromitowania dalszego inwestowania w paliwa kopalne i w to, żeby usmażyć nasz świat. No niestety, uważam, że to jest bardzo dobry rysunek pokazujący paryskie porozumienie klimatyczne i jego ewolucję. Od początku do dzisiaj. Czyli jak widzicie państwo, implementacja pozostawia wiele do życzenia, a sam pomysł i tekst, tyle krajów to podpisało, ludzie płakali, kiedy to się udało, prawda? Niebywała inspiracja dla wielu aktywistów. Paryskie porozumienie klimatyczne też jest pięknym tekstem pod różnymi względami. Zakłada mechanizm finansowego wsparcia dla krajów rozwijających się i tak dalej. Więc no, mamy to już napisane. To trzeba się wziąć i to tylko zrealizować. Tylko. Dla profesora Szymona Malinowskiego to jest takie proste, że tylko po prostu. Wiemy, że prawo handlowe trzeba napisać od nowa, dlatego że transport na dalekie odległości jest oceniany jako, gdyby był krajem, byłby szóstym największym emiterem spośród wszystkich krajów na świecie. I bardzo wielu autorów mówi o tym, że trzeba powołać Światową Organizację Środowiska zamiast WTO. No i tutaj szereg innych postulatów. My musimy przestać subsydiować paliwa kopalne, co cały czas robimy. Lotnictwo, podróże samolotem. To wszystko ja tylko państwu pokazuję, żeby uświadomić państwu, jak wiele tych rzeczy do zrobienia jest, żeby nie zostawić państwa z niczym. Z uwagi przez moją troskę o wasz stan psychiczny po moim wykładzie,
to wszystko jest do dyskusji. Ja nie wiem, co, kiedy. To jest właśnie rozmowa. My wszędzie powinniśmy o tym dyskutować. Jak to w szczegółach powinno wyglądać? Debaty publiczne nie rozmawiają o priorytetowych, nie dotyczą priorytetowych problemów, z jakimi się mierzymy. No od strony kulturowej, napiętnować hiperkonsumpcję. Tutaj macie Państwo na przykład turystykę tak zwaną śmieciową. TUI, która reklamuje się też jako zrównoważona turystyka. Loty na dalekie, to nie chodzi tylko o wasz przelot. Chodzi o utrzymanie tam, w tych ciepłych krajach, trawników. Nie dziwi was to, że na pustyniach są zielone trawniki. Ile to kosztuje emisji? Lodu do waszych napojów, all inclusive pożywienia i wszystkiego, co mamy, hoteli, tak? Taka turystyka, tak jak w Szwecji, powinna kulturowo być piętnowana jako coś, co jest obciachem. Podobnie ja promuję nowe określenie na to, co po drugiej stronie, blachosmród. Blachosmrody, które odbierają nam nasze miasta, odbierają nam ciszę i spokój i dobre powietrze. My musimy inaczej przeprowadzić totalny atak na konsumpcjonizm, atak kulturowy, także na rozrywki wysoko emisyjne, zaplanować ten świat inaczej. Mamy bardzo wiele pomysłów, jak to zrobić. Tutaj szereg uzasadnień, dlaczego tyle tymi śmiećmi się otaczamy. To, co proszę Państwa postulują też naukowcy, puszczę w obieg, bo przyniosłam szereg apeli, z którymi mamy do czynienia, polskich naukowców, apel badaczy z PAN-u na temat ratowania drzew, zadrzewień śródpolnych, niewycinania naszych lasów. Apel, tu szereg apeli w jedno połączone, ale najważniejszy apel KRASP, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, gdzie zeszłego roku rektorzy mówią, że dalszy los naszego gatunku jest zagrożony, że przekroczyliśmy już próg bezpieczeństwa, że mamy moralny obowiązek ostrzegać ludzkość, że musimy zacząć działać natychmiast, że grozi nam załamanie się światowej gospodarki i systemu finansowego. To są apele wszystkich rektorów szkół wyższych do państwa. Widzieliście może dyskusje w mediach publicznych na ten temat albo prywatnych, masowych? Bo ja nie. Okej. Jak ja stoję z czasem? Pani... Super. No i ostatnie dwa slajdy. Ten motyw pojawia się wokół debaty na temat powagi planetarnego kryzysu środowiskowego. Jest to motyw zupełnie innego pomyślenia, jakby tego, co jest centrum, co napędza dynamikę naszej gospodarki. Chodzi o odejście od wzrostu ekonomicznego, inwestowania dalszego, kupowania i walki o miejsca pracy, zastąpienie tego czymś innym. Jeżeli ktoś chce poczytać o tym, jak taki inny, lepszy świat mógłby wyglądać, ja gorąco polecam tę książkę, którą przetłumaczyliśmy w Toruniu, Dobrobyt bez wzrostu. Tim Jackson, profesor zrównoważonego rozwoju, doradca wielu ważnych inwestycji, instytucji ekonomicznych, mówi o tym, że nasza część świata, kraje rozwinięte, luksusowych emisji, truciciele, bo to my, tak, odpowiedzialni za to, jak wygląda w tej chwili Ziemia, to my musimy się zmienić przede wszystkim. 20% najbogatszych odpowiedzialnych jest za większość tego problemu i my jesteśmy w tym sektorze. I teraz... To nie jest tak, że to wymaga wyrzeczeń wedle niektórych ekonomistów, których polecam. My możemy ten świat pomyśleć na zasadach walki na przykład o czas wolny zamiast dóbr materialnych. W tej książce Państwo znajdziecie koncepcję dobrobytu. Wiemy od psychologów i epidemiologów, że swoje szczęście definiujemy poprzez szacunek równych sobie. Bardzo często. Na tym nam. Wszyscy się za tym uganiamy. I teraz coś się stało złego w pewnym momencie, że ten szacunek równych sobie przełożyliśmy na ilość dóbr, które posiadamy. A nie musi tak być. Szacunek równych sobie można uzyskać na milion różnych sposobów. Trzeba otworzyć wyobraźnię, a nie ją tracić. I możliwa jest ekonomia taka, gospodarka taka, gdzie pracowalibyśmy mniej, gdzie mógłby być nawet wprowadzony dochód podstawowy.
minimalny dochód podstawowy, gdzie rozrywką mogłoby być pójście na spacer i zabawa z psem albo spędzanie czasu ze swoimi dziećmi zamiast korzystanie z gadżetów technologicznych. I na tym chyba bym skończyła. Dziękuję za komentarz. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, Pani Paulino. Czy ktoś ma jakieś pytania może? Ktoś? Nie? Dobra. Tutaj. Ja jestem jedną z tych osób, któryś raz już jest na Pani wykładzie, więc pozwolę sobie zacząć. Krótkim pytaniem, gdzie w tym jest filozofia? To znaczy wśród różnych odpowiedzi, które tutaj, potencjalnych odpowiedzi, mi dzisiaj jakby w tym bardzo skrótowym wykładzie zabrakło namysłu filozoficznego. To znaczy wydaje mi się on jednym z bardzo ważnych i kluczowych, być może dla powodzenia tych wszystkich aspektów, o których tutaj usłyszeliśmy. Wśród nich wydaje się, że te, które się w takim szybkim tempie przewinęły przez te slajdy, głównie ekonomia wybrzmiała, a tego bym się od filozofki, socjolożki nie spodziewał. Więc proszę jakoś pokazać, jak sobie filozofowie z tym radzą. Bo ja, słuchajcie, jestem już znudzona tą książką. Ja jeżdżę 2 lata z tymi wykładami, a czytam właśnie teraz rzeczy ekonomiczne, klimatyczne korekty kapitalizmu. Moje ostatnie lektury to Will Big Business Destroy Our Planet? Czy wielki biznes zniszczy naszą planetę? Odpowiedź prawdopodobnie tak, być może nie całkowicie. Albo Living Well at Others' Expense, żyjąc w luksusie kosztem innych. Ja z tej książki wyrzuciłam 80 stron na temat klimatycznego korygowania kapitalizmu i bardzo bym chciała już pisać to i tym się zająć, a nie jeździć i ględzić ciągle to samo. Dlatego tu powrzucałam już te nowe rzeczy, bo one mnie bardziej kręcą. Ale dziękuję za to pytanie. No, egzystencjalny mamy ogromny wymiar tego problemu, proszę Państwa. To nie jest też przypadek, że oczekuje się od przywódców duchowych zajęcia stanowiska wobec tej sytuacji, w jakiej wszyscy się odnaleźliśmy, prawda? Mamy tutaj redefinicję, w dzisiejszym czasie redefiniują się na naszych oczach podstawowe kategorie. Kategoria, widzieliście, natury, kategoria, coś z przyszłością się dzieje, dominuje ten problem nieodwracalności. Te dane zmodyfikowały myślenie o sprawczości. Jesteśmy tak potężni, że przekształcamy to, jak wygląda oś Ziemi. Mamy hipersprawczość. Kategoria odpowiedzialności. To są wszystko podstawowe, takie ontologiczne, etyczne pojęcia filozoficzne. Dla mnie temat zmiany klimatycznej, od której strony byś go nie chciał ugryźć, jest tematem filozoficznym, bo ono dotyczy w ogóle ten temat. Ten problem, przed jakim stoimy, definiuje to, kim my jesteśmy. Nie radzimy sobie z nim tak, jakby chcieli etycy, tak, jakby chcieli filozofowie, tak, jakby chciało większość z nas. Więc definiuje kondycję człowieczeństwa w XXI wieku. Problem zmiany klimatycznej to jest po prostu kwintesencja XXI wieku. Więc mamy antropologiczny wymiar, też taki filozoficzny, antropologii filozoficznej. No oczywiście. A mogłabym długo, ale to jest tutaj obecne i w książce też staram się o tym pisać i w swoich artykułach. No może jeszcze inne pytania też. Ktoś? Nie? Nadzieja w mroku. Nadzieja w mroku. Rebeka Solnit. Polecam Państwu ten Dobrobyt bez wzrostu. Polecam Państwu też książkę Wymyślając przyszłość, którą też przetłumaczyliśmy ostatnio, a propos uwiądu wyobraźni. To nie musi tak być, że będziemy mieć tylko lepszą stronę zimy zapodaną nam przez McDonald's. Można wymyślić przyszłość, która jest na zupełnie innych zasadach. Ci autorzy piszą, niech ci, którzy doprowadzili do tego problemu, nie definiują nam, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. Tak? Bo jakby negacjoniści, pewnie Państwo to nieraz słyszeliście, nie da się z tym nic zrobić, my musimy wymrzeć. Po co się w ogóle męczyć, tak? Podejdźmy do tego pogodnie, wejdźmy pogodnie w katastrofizm. Ja mam pytanie, ja też jestem drugi raz na spotkaniu. Za pierwszym razem bardzo uderzył mnie radykalizm, kiedy mówiłaś, że takie pojedyncze działanie to mało,
A dzisiaj czuję taką nutkę optymizmu, tylko ciała nie wyzwala od śmierci. Nie wiem, czy nastąpiła jakaś zmiana a propos tego, czy... Bo ja sama zaczęłam zbierać śmieci i się lepiej poczułam. Bo ja chodzę z psem na spacery 2 razy dziennie i po 20 reklamówek zbieram śmieci. I naprawdę polecam, bo przedtem chodziłam, patrzyłam na te śmieci i mówię, jak ja nienawidzę ludzi, co za po prostu... plemię straszne. Ale jak się pozbiera, to człowiek od razu czuje się lepiej. Psychologowie, no zresztą ja się martwię tym, że jestem oskarżana o ten ekologizm, bo to nie są żarty, tak? To nie jest wcale śmieszne, że pojawiają się tego typu w sferze publicznej oskarżenia, tak? Że zwodzone jest przez naukowców najmłodsze pokolenie w stronę tego, żeby podlegało jakimś napięciom i lękom, że generuje się sztuczne lęki. No, rozumiecie państwo, to są po prostu fakty, tak? Jeżeli chcecie, ktoś ma śmiałość dyskutować z faktami i zamykać na nie oczy, prawda? Więc ten radykalizm próbuje się asekurować tutaj i szukać jak gdyby takich pewnych ochronnych strategii. No i zawsze jest łatwiej napisać też książkę katastroficzną o tym, jak jest źle, a zresztą wiem, że autor książki Population Bomb w wywiadach to podaje, kiedy mówił o tym, jak jest źle, książka sprzedała się w niesamowitej ilości egzemplarzy, a kiedy zaproponował, co z tym zrobić, nikt już tego nie chciał czytać, nie? Lepiej przy te motywy takie depresyjne się przyjmują niż jakieś rozwiązania. No, od rozwiązań mamy wielu innych też badaczy i decydentów. To nie jest tak, że ktoś jeden w pojedynkę i nie wierzcie państwo proszę w to, że mamy jakiś super plan awaryjny, prosty, który nas ocali. My tu potrzebujemy setek tysięcy małych planów połączonych w jedną wielką strategię dekarbonizacji miarą wszystkich rzeczy. No, wzbudzanie chęci do refleksji w drugim człowieku to nie jest takie proste zadanie, prawda? Natomiast jest to powszechny problem. Bo dlaczego taki problem występuje? Ludzie nie ufają nauce, nie rozpoznają, gdzie leży autorytet nauki. Twierdzić coś takiego to tak samo jak twierdzić, że Ziemia jest płaska albo 2 dodać 2 nie równa się 4. Tak? Jeżeli mamy za nic autorytet nauki, jesteśmy bezradni w dyskusji z takimi osobami. Naukowcy są mega tym sfrustrowani, już nie wiedzą jak, gdzie oni te apele mają do nas, słuchajcie, publikować. Autorka, z którą komunikowałam się i współpracowałam a propos kampanii dezinformacyjnych, sięgnęła po literaturę science fiction. Napisała Upadek cywilizacji zachodniej, esej science fiction, który pokazuje wiek XX, jak on będzie wyglądał, jeżeli nic nie zrobimy i będziemy tkwili w tym marazmie. Naukowcy są bezradni, ale my musimy rozpoznawać, gdzie leży autorytet nauki. Jeżeli wszystkie światowe akademie nauk publikują oświadczenia, że nie należy wierzyć w kampanie dezinformacyjne i najbardziej wiarygodną wiedzą ludzkości na temat klimatu są raporty IPCC, niedługo czekamy na kolejny raport, no to nie wiem, jak już bardziej, jak prościej można to komuś wyjaśnić, tak? Naukowcy, istnieje niebywały konsensus. W historii nauki ocenia się, że żaden fakt nie był tak dobrze udokumentowany, jak to, że mamy do czynienia ze zmianą klimatyczną wywołaną działalnością ludzką. Natomiast jeżeli ktoś nie wierzy naukowcom, no to może, on może powiedzieć, że na przykład Afryka nie istnieje, bo nigdy tam nie był, tak? No i jak tu dyskutować, prawda? Coś jeszcze może?
No, bardzo dużo różnych refleksji mi tutaj przychodzi do głowy, ale właściwie chciałem się spytać, jak to wygląda właśnie z perspektywy tych wszystkich obszarów, znaczy ludzi, którzy mieszkają w takich krajach, w których zanieczyszczenie jest gigantyczne, nie robi się z tym nic, władze okazują, nie wiem, całkowitą indolencję. Mówię tutaj o takich krajach jak Chiny, jak Indie, w dużej mierze Stany Zjednoczone. Po części oczywiście chodzi tutaj o kraje w cudzysłowie słabiej rozwinięte. Czyli to jest pytanie o świadomość. Bo my tutaj stanowimy chyba takie gremium, nazwijmy to w cudzysłowie elitarne dosyć. Czyli przychodzą ludzie, którzy wiedzą, co mniej więcej mogą usłyszeć tutaj. Już mają jakieś tam decyzje podejmowane w swoim życiu, na swoim koncie. Selekcja, znaczy segregacja śmieci i tak dalej. Może więcej rowerów. Kłaniam się rowerzystom wszystkim, naszym kochanym. A jest ich tutaj sporo, jak widzę. I to troszeczkę mi brzmi jak takie, nie wiem, wołanie na puszczy. Wołanie do ludzi, którzy już mniej więcej wiedzą, o co chodzi, czują to zagrożenie, ale my stanowimy mniejszość. Druga sprawa. To, o czym pani mówi, no oczywiście jest wstrząsające. Ja mniej więcej w ogólnych zarysach znam te rzeczy, w szczegółach oczywiście nie znam, bo to się takimi rzeczami trzeba interesować, nie wiem, na bieżąco, żeby zgromadzić sobie bardzo dużo wiedzy. Pojawiają się takie problemy, jak chociażby gigantyczna wyspa plastiku. Jak ostatnio czytałem, no wiecie, jak ona ma powierzchnię? Kto ma jakąś świadomość? No, obliczono, że to jest mniej więcej pięciokrotna powierzchnia Polski. Wyspa plastiku. Ja czytałam, że już wielkości centralnej Europy, także rzeczywiście no, zatrważające. No właśnie. I teraz pytanie, czy ktoś ma jakiś realny pomysł na to, co na przykład z tą wyspą plastiku zrobić? I wreszcie takie pytanie zasadnicze, bo wszyscy ludzie na świecie chcieliby żyć lepiej, godniej, bogaciej, mieć więcej wolnego czasu, zwiedzać świat jak najbardziej. Czyli mają niejako rozwinięte różne, nie wiem, potrzeby. Część z tych potrzeb możemy uznawać za takie potrzeby naturalne, egzystencjalne. Mnóstwo potrzeb to są potrzeby wykreowane. I dopiero ich zaspokojenie daje nam poczucie satysfakcji i poczucie tego, że rzeczywiście jako ludzie osiągnęliśmy odpowiedni poziom życia i możemy się samo rozwijać. Czy w tej sytuacji nie należałoby po prostu przemyśleć ten problem, czyli problem naszych potrzeb i w których właśnie obszarach moglibyśmy się samo ograniczać w tych potrzebach, co nie znaczy, że będzie to oznaczało spadek jakości naszego życia. Czy coś takiego w ogóle jest do pomyślenia, czy też... Znaczy do pomyślenia to jest na pewno, tylko pytanie, jak do tych ludzi, nie wiem, apelować, jak do nich przemówić, żeby oni rzeczywiście zaczęli zmieniać swoje postępowanie, to w skali globalnej. Dobrze, bardzo dziękuję. Pan tutaj poruszył kilka ciekawych wątków. Mam dwa komentarze co najmniej. No, z jednej strony to nie jest tak, że jest złota prosta recepta na wszystkie te problemy, które rozwiążemy szybko za jednym zamachem. Musimy domagać się od mediów i od decydentów i od naszych polityków, żeby takie dyskusje, żeby próbować odpowiedzieć na te pańskie pytania wszędzie, gdzie się da. I wydaje mi się, że są pierwsze jaskółki, które pokazują, że w stronę takiej epoki zmierzamy. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Na pewno w Europie w dwóch najbliższych dekadach tak powinny większość dyskusji publicznych wyglądać, żeby od tego problemu wyjść, ale nie załamać rąk, tylko iść dalej. Tak? Pańskie pytanie o to, jak wygaszać kulturę hiperkonsumpcjonizmu, bo o to tutaj chodzi, jaka to jest ogromna przestrzeń dla kreatywności naszych umysłów, do namysłu, dla młodych ludzi, którzy pracują w różnych przedsięwzięciach, od każdej strony, od edukacji przedszkolnej, wprowadzić te blachosmrody zamiast pogoni za superautami
przekształcić zupełnie to, jak wyglądają nasze miasta, przekształcić to, jak wygląda nasz dzień powszedni, nasz sposób odżywiania się, kupowania, robienia prezentów. To jest mnóstwo ciekawej roboty. Niesamowicie to może stać się, można do tego podejść nawet entuzjastycznie, ale najpierw musimy głosować na takich polityków, którzy czynią, którzy w ogóle widzą ten problem. W Unii Europejskiej, w strukturach Unii Europejskiej nie będzie można ignorować tego problemu już dłużej. To się zmieni. Pytał pan o to, jak to wygląda w krajach też biednych, rozwijających się. Znowu, zobaczcie państwo, ja to mam na każdej debacie. Ja mówię o debacie na temat antropocenu, o tym, jak naukowcy sobie radzą ze złożonością tego problemu i skaczemy, zawsze pojawia się pytanie o Chiny. Zawsze pytanie i słusznie, i zawsze pojawia się pytanie o rolę rynków finansowych, sektora finansowego i podstawowe logikę funkcjonowania gospodarki globalnej. Oczywiście ja nie jestem ekspertem we wszystkich tych sprawach. My widzimy takie wiemy, że kraje rozwijające się z wielkim entuzjazmem, znaczy to nic dziwnego, bo one poniosą koszty w pierwszej kolejności, tak? Domagają się kooperacji i współpracy finansowej z bogatą północą na uczciwych zasadach. No, proszę państwa, dekarbonizacja miarą wszystkich rzeczy, ale to odejście od paliw kopalnych, rozmontowanie sektora paliw kopalnych i tak naprawdę my mówimy tutaj o potrzebie rozmontowania sektora paliw kopalnych i sektora motoryzacyjnego. Nie może odbyć się po trupach, nie może odbyć się kosztem najsłabszych, tak jak próbowano robić we Francji, były protesty żółtych kamizelek. No i nie może być robione na łapu capu. Dlatego ja na przykład nie jestem, już o tym wspominałam kilka razy, jestem ostrożna wobec kategorii emergency, że żyjemy w czasach klimatycznego stanu wyjątkowego, bo jak zaczniemy panikować i mówić o tym, że jest już za późno i żyjemy w klimatycznym stanie wyjątkowym, dopuścimy niedemokratycznych szereg rozwiązań, być może autorytarnych albo technokratycznych. Nie bez powodu macie państwo tak duży rozdział w mojej książce o rozpraszaniu siarki w stratosferze, bo mamy wspaniały plan awaryjny antropocenu, po prostu rozproszmy mnóstwo siarki w stratosferze i kupmy ludzkości kilka lat poprzez obniżenie temperatury globalnej o kilka stopni na kilka lat. Interwencja, która przeraża klimatologów kaskadą niezamierzonych efektów ubocznych, ale badania są prowadzone w co najmniej 4 krajach w tej chwili. Jest to interwencja już w tej chwili możliwa do zastosowania z terytorium jednego kraju, niezwykle przerażająco tania i ona w momencie, kiedy doszłoby do tipping point, do tego, że zaczęłaby nam się roztapiać wieczna zmarzlina syberyjska, która uwolni metan i napędzi nam nagłą zmianę, katastrofę klimatyczną, byśmy mogli to zrobić. Jeżeli będziemy czekać wystarczająco długo, to być może tylko te emergency plans, te takie plany awaryjne będą w naszym zasięgu. Tak? Dlatego tyle tutaj jest też zagrożenie populizmem takim klimatycznym. Ekologia może stać się nowym opium dla mas. Możemy straszyć ekologią, instrumentalizować ten strach, ogłupiając nim ludzi, prawda? Więc mamy ogromną ilość też zagrożeń politycznych, ale te czasy będą wyjątkowe. Naprawdę ja też 2 lata, jak gdyby spotykając się z ludźmi, którzy tak jak państwo się tym zajmują i też czytając listy od państwa, bardzo dużo dostaję listów, Państwo są wkurzeni, to widać, że tego nie ma w mediach głównego nurtu. Jak to możliwe, że jest... Zobaczcie państwo, to jest totalna przepaść. Nasze spotkanie, dane, wokół których obraca się człowiek, który coś czyta wartościowego, co wnoszą naukowcy do opisu XXI wieku, a to, co się dzieje w sferze publicznej. Kupujmy, bierzmy kredyty. Zielono mi jest taka reklama kredytu pewnego banku. Totalnie 2 różne światy. Coś się tutaj posypało, prawda? Tak jak pan mówi, tu jest elitarny. No to jest taki, jesteśmy w takiej sferze jakby świadomości tego problemu. Aha, bo chciałam jeszcze coś pozytywnego powiedzieć. Nie czujcie się państwo też tak, że waszym obowiązkiem jest zmiana tego wszystkiego. Jako socjolożka uważam, że mamy podział pracy, tak? Są dziennikarze, powinni zajmować się porządnym komunikowaniem powagi sytuacji. Naukowcy niech robią swoje. Tak, niech dalej badają i filozofowie niech robią swoje i tak dalej. Decydenci, politycy, mamy podział pracy, tak? I my wiemy, do których jakby gałęzi się zwrócić, do jakich grup się zwrócić, czego oczekiwać.
politycy i ci, którzy im doradzają. To bym adresowała do tych dwóch grup, największy jakby nasz wkurz tak zwany ekologiczny w tym momencie. Znaczy, no, znaczy, tak, ale w tym ostrzeżeniu naukowców świata dla ludzkości macie Państwo między innymi postulat ograniczania rozrodczości. Czyli naukowcy też w tej debacie powołują się, mówią, że jeżeli wprowadzimy feminizm i damy równe prawa kobietom, to automatycznie spada rozrodczość. To jest bardzo proste. Więc jest to do wykonania. Natomiast Ziemia jest w stanie wyżywić ludzkość w tej chwili, a nawet jeszcze więcej miliardów. Problemem jest to, że zasoby są skrajnie nierówno podzielone. Państwo pewnie o tym wiecie, że my żyjemy w zasadzie w czasach no, określanych jako neofeudalne przez socjologów. 26 miliarderów ma tyle, co połowa, najbiedniejsza połowa ludzkości. Wiemy, że 1% konsumuje gigantyczne ilości bogactwa, które wytwarza, 1% najbogatszych, które jesteśmy w stanie wytworzyć. Musimy mówić o redystrybucji. Dlatego papież Franciszek też o tym pisze, problem nierówności ekonomicznych i zmiany klimatycznej i w ogóle tego planetarnego kryzysu środowiskowego to są dwie strony tego samego medalu. Ostatnie pytanie, może ktoś... Jestem religioznawcą i chciałem panią zapytać, padło pytanie o filozofię, a ja chciałem zapytać o duchowość antropocenu. Czy, no, wspomina pani papieża Franciszka i to świetny tekst rzeczywiście Laudato Si, świetne analizy dotyczące ekonomii, solidarności. Na poziomie episkopatu wygląda to już różnie, wiemy o tym. Natomiast czy ma pani wiedzę na temat takiej duchowości dotyczącej ochrony tej naszej Matki Ziemi w innych środowiskach religijnych, takich jak buddyzm, hinduizm czy islam? Tak, w islamie jestem w kontakcie z badaczami, którzy się tym zajmują i wiemy, że podobne dokumenty jak encyklika Laudato Si też przez duchownych islamu zostały opublikowane. No mamy u nas tą ekologię integralną, bo mocno inspirowaną, to jest teologią, więc są nurty w teologii katolickiej, które no w zasadzie, ja jak zobaczyłam encyklikę Laudato Si, to mówię, spis treści normalnie z mojej książki, to po prostu podpisać się prawie mogę pod wszystkim. A duchowość, bo pan pytał jeszcze o szerszy fenomen duchowości, bo można to rozumieć nie tylko religijnie. W debacie na temat antropocenu mamy opłakiwanie też i nostalgię tych strat. No i mamy wymiar eschatologiczny tej debaty, ale eschatologia raczej rozumiana świecko, bo mówi się wprost, bo eschatologia jest to dział teologii, który zajmuje się sensem z historii ukresu czasu i człowieczeństwem ukresu czasu. Więc w tej debacie mamy wprost powiedziane, że żyjemy ukresu czasu, jaki był sens historii, tak wiele osiągnęliśmy, kim jesteśmy my, że pozwalamy na to, żeby ześlizgiwać się na ten skraj przepaści i brniemy ślepo w stronę tej katastrofy. Więc są te wątki eschatologiczne i duchowo też, no, nostalgia, melancholia za tym, co nawet są prace o utraconej miłości w epoce antropocenu. Piękna praca, która pokazuje, że no jeszcze z naszymi rodzicami na przykład mogliśmy dzielić doświadczenie zimy w Polsce, albo zapach bryzy oceanu w niektórych miejscach i tego już nieodwracalnie nie będzie. Więc melancholia za tym, kim my byliśmy i za tą nieodwracalną stratą. Więc dużo, myślę, że ja jeszcze mało tego wydobyłam, a na pewno jest dużo do roboty, żeby więcej tego wydobyć. Dziękuję za to pytanie. I serdecznie dziękuję i do filmu zachęcam. Dziękujemy. Dziękuję pani doktor.
Ewie Winczuk. Dziękuję. Kilka minut na reorganizację. Jeśli ktoś chce, to do zakupienia są książki.